To jest pierwsza konferencja z cyklu konferencji programowych związanych z Narodowym Kongresem Nauki, poświęcona umiędzynarodowieniu. Wszyscy podkreślali, właściwie także nasi goście zagraniczni podkreślali z dużą aprobatą to, że zaczęliśmy tę debatę od umiędzynarodowienia. Oczywiście nie jako celu samego w sobie, tylko jako poważnego środka do osiągnięcia tego, co nam przyświeca w ogóle w całym przedsięwzięciu, które funkcjonuje pod nazwą Narodowy Kongres Nauki, a którego celem jest przygotowanie nowych ram prawnych dla nauki i szkolnictwa wyższego oraz fundamentów polityki w tym zakresie. Chodzi o to, byśmy osiągali takie cele jak wyraźny wzrost jakości badań naukowych, to co się nazywa doskonałością naukową, wysoką jakość kształcenia. Musimy zmienić orientację w zakresie kształcenia studentów z tej, którą wywołało wielkie umasowienie procesu edukacji w szkolnictwie wyższym, na intensywność i jakość tego procesu kształcenia. No i także musimy kształtować dobry wizerunek nauki, służąc dobrze społeczeństwu. I do tego nas prowadzą konferencje programowe, na których się będziemy zastanawiać kolejną, miesiąc po miesiącu, ciężko pracując w gruncie rzeczy, bo to trzeba przecież przygotować i podsumować każdą z tych konferencji. Następnie mamy nadzieję, że będzie jeszcze debata na forum internetowym, na stronie Narodowego Kongresu Nauki Polskiej. Zapraszamy do tej debaty. W tym cyklu konferencji programowych przygotujemy pewien zbiór poglądów środowiska, który następnie też jeszcze będzie dodatkowo w kontekście projektu ustawy przedstawiony, przedyskutowany na kongresie w Krakowie we wrześniu przyszłego roku. Umiędzynarodowienie oczywiście możemy rozpatrywać w wielu płaszczyznach. To jest, często bardzo kojarzymy to przede wszystkim z obecnością studentów zagranicznych na polskich uczelniach, tudzież z obecnością zagranicznych naukowców, ale tutaj chodzi także o kontakt, dostępność, zwłaszcza wysokiej jakości kształcenia i przede wszystkim laboratoriów naukowych dla naszych naukowców, dla naszych studentów, dla naszych doktorantów. Chodzi o to, byśmy także tu na miejscu w kraju przygotowywali się do tego, by nasi studenci, nasi absolwenci mogli dobrze funkcjonować w zglobalizowanym świecie. W związku z tym to jest kwestia nasycenia w ogóle kontekstem międzynarodowym naszych programów studiów. To, co przedstawiono tutaj, to jest pewna koncepcja integracji działań w zakresie wspierających umiędzynarodowienie, którym ma służyć nowa agencja, nowa, ale w tym układzie narodowych agencji dopełniająca od strony funkcji te dotychczasowo istniejące, czyli NCBR i NCN, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, która jest kształtowana na wzór wielu takich agencji, które w innych krajach już funkcjonują.